Ja nazywam się Marcin Roszkowski i będę miał przyjemność prowadzić tę sesję, która będzie miała charakter warsztatowy na temat nowych zasad katalogowania, które noszą nazwę RDA, czyli Resource Description and Access. Tak jak Państwo widzieliście w programie, pierwsze wystąpienie jest moje. Dokonam wprowadzenia do zasad, tych nowych zasad katalogowania, naszkicuję pewien kontekst. Natomiast jeśli chodzi o punkt widzenia Biblioteki Kongresu, to John Michalski przedstawi to w swojej prezentacji, która będzie od razu po moim wystąpieniu. Po prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję, więc bardzo proszę, jeśli będziecie mieli Państwo uwagi, pytania, śmiało zadawać. Na ile będę w stanie odpowiedzieć, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa satysfakcjonujące. W moim wystąpieniu przede wszystkim, celem mojego wystąpienia było przede wszystkim naszkicowanie, tak jak powiedziałem, kontekstu. Dlaczego powstał pomysł ewolucji nowych angloamerykańskich zasad katalogowania i dlaczego przybrało to właśnie postać RDA. Nawiążę również do relacji pomiędzy RDA a standardami bibliograficznymi i w końcu przejdę do omówienia podstaw RDA i podstawowych różnic pomiędzy RDA a CR2 i w końcu co się dzieje w Europie i co się dzieje w Polsce, a dokładnie w tym kontekście polskim, co się dzieje w Bibliotece Narodowej. No, zanim jednak przejdę do sedna, chciałem zadać Państwu pytanie. Jaki standard katalogowania obowiązuje w Polsce? Według jakiego standardu katalogowania, jakim standardem katalogowania posługujemy się w bibliotekach w Polsce? I dlaczego to nie jest MAC 27? Często mylimy standard katalogowania z formatem danych bibliograficznych. Tak? MARC 21 nie jest standardem katalogowania, MARC 21 jest formatem danych bibliograficznych, który jest ściśle związany ze standardem katalogowania ACR2, a również ISBD. Tak? MARC 21 tylko wyznacza pewien sposób zapisu danych do automatycznego przetwarzania i wymiany. Więc nie katalogujemy w MARC-u, katalogujemy stosując pewną pragmatykę opracowania dokumentów, a opisy te wyrażamy w formie w układzie strefowym, tak, jak to wyznacza nasza norma, czy też w MARC 21, czy też w innych standardach, formatach metadanych. Więc żeby była jasność, jeśli chodzi o RDA, to tak jak Państwo pewnie wiecie, dla uporządkowania, RDA to nowe angloamerykańskie zasady katalogowania, które w Bibliotece Kongresu obowiązują od 31 marca. Nie od 1 kwietnia, 31 marca RDA jest oficjalnym standardem katalogowania i tej daty w Bibliotece Kongresu się mocno trzyma. Jest to następca AACR2, czyli angloamerykańskich zasad katalogowania, drugiego wydania, które zostało opracowane przez pewien komitet sterujący, którego członków Państwo widzicie na slajdzie. Więc to jest ewolucja dotychczasowych angloamerykańskich zasad katalogowania, które nie chcę użyć słowa rewolucjonizują, ale zmieniają pewien sposób patrzenia na to, co katalogujemy i w jaki sposób to robimy. Stąd też na zmiana nazwy tych zasad, to niby jest, początkowo miało to być AACR wydanie trzecie, natomiast zmiany, które naniesiono w tych zasadach spowodowały, że jednak, żeby podkreślić ten nowy kierunek w ewolucji zasad katalogowania, zdecydowano się na nową nazwę, czyli Resource Description and Access. RDA powstało w latach 2005-2009 w ramach planu rozwoju zasad katalogowania i to są podstawowe cele, które przyświecały temu komitetowi sterującemu, czyli przygotowanie znormalizowanych wytycznych i instrukcji prezentujących spójne i elastyczne zasady opisu dokumentów. Zasady te miały być zgodne z międzynarodowymi istniejącymi standardami. Tak? Spójne nie znaczy tożsame. O tym będę mówił za moment. To jest istotne. Uniezależnienie prezentacji opisu od konkretnego formatu danych bibliograficznych. Czyli o ile ACR2 prezentuje sposób zapisu danych bibliograficznych
czyli w układzie strefowym, z tym całym zespołem wykładników, kropka, kreska, dwukropek i tak dalej, które nam jest dobrze znane. Tak, założeniem RDA było uniezależnienie prezentacji opisu od formatu danych bibliograficznych, co wydaje się dosyć karkołomnym zadaniem, ponieważ jak tutaj przedstawić przykłady. I to był jeden z zarzutów, jeśli chodzi o krytykę RDA. Natomiast w szerokim kontekście chodziło o to, żeby przygotować takie zasady katalogowania dokumentów, które będzie można wykorzystać również do opisu dokumentów spoza kontekstu bibliotecznego. Domyślnie zasoby sieciowe. Ale również inne typy dokumentów muzealnych, archiwalnych i tak dalej. Więc RDA gdyby ma szeroki zakres stosowania i ten jeszcze aspekt związany z uniezależnieniem o prezentacji od formatu danych jest tutaj widoczny, szczególnie w treści RDA. Tutaj Państwo widzicie taką krótką wizualizację, jak to ewoluowało, tak? Czyli mieliśmy w 1961 roku przyjęto tak zwane zasady paryskie. Zasady paryskie, które mówiły, jakie cele i funkcje powinien spełnić katalog biblioteczny, jakie podstawowe cele, bardzo ogólne, powinny przyświecać samemu procesowi katalogowania. To są nowoczesne spojrzenie, dwudziestowieczne spojrzenie na zasady katalogowania. Mamy IFLA, to oczywiście IFLA-owskie. IFLA rozwija standard ISBD, które ukazują się dla poszczególnych typów dokumentów, aż w 2007 roku ukazuje się skonsolidowane wydanie ISBD. W 1998 roku pojawia się twór o nazwie FRBR, tak, czyli pewne abstrakcyjne spojrzenie na uniwersum bibliograficzne, na te jednostki bibliograficzne, które elementy ich własności, które opisujemy w kolekcjach bibliotecznych. Równolegle trwają prace w Stanach Zjednoczonych, nie tylko nad tymi angloamerykańskimi zasadami katalogowania, które też ewoluują i kolejne wydania się ukazują. I w końcu w 2005 roku wpada pomysł, żeby zaktualizować istniejące zasady, te angloamerykańskie zasady katalogowania i tak jak powiedziałem, zmiany, które zaszły w tych zasadach spowodowały, że przyjęto inną nazwę, czyli RDA. W 2009 roku zaktualizowano zasady paryskie, czyli ukazało się ICP, Międzynarodowa Deklaracja Katalogowania i o tym do tego też nawiążę i ewoluowały te modele FRBR. FRBR, funkcjonalne wymagania dla rekordów bibliograficznych, mamy tu też również te modele FRAD i WRSAT, chodzi o to, jak z teoretycznego i abstrakcyjnego punktu widzenia wygląda kartoteka haseł wzorcowych. I w końcu w 2010 roku opublikowano RDA i podjęto próby przetestowania tychże zasad, aby w końcu podejmować decyzje o ewentualnych wdrożeniach w poszczególnych państwach. Więc tak mniej więcej wygląda ewolucja RDA i kontekst, w jakim ona się rozwijała. Za główne przyczyny tych zmian, które zastosowano w RDA, uznaje się dezaktualizację ACR2, pojawienie się modeli z rodziny FRBR, pojawienie się nowych rodzajów dokumentów, szczególnie duży udział dokumentów elektronicznych i środowiska sieciowego w obiegu informacji w nauce, rozwój technologii informacyjnych, zmiany oczekiwań użytkowników wobec formy i funkcji katalogów bibliotecznych, i w końcu olbrzymi przyrost standardów, jeśli chodzi o metadane. W 2006 roku był taki projekt pod tytułem Seeing Standards i w grupie dwuosobowej przebadano istniejące standardy, które jak gdyby obejmują naszą działkę i okazało się, że tych standardów jest ponad 100. Tutaj chodzi o standardy opisu metadanych, ale również standardy katalogowania, standardy, jeśli chodzi o słownictwo kontrolowane, więc okazało się, że tych standardów jest olbrzymia liczba i RDA miało być właśnie wyjściem naprzeciw tej sytuacji i próbą jak gdyby takiego skonsolidowanego spojrzenia na ten obszar. RDA w założeniu miało być oparte na istniejących standardach, czyli zgodne, spójne z istniejącymi standardami i to są cztery filary
RDA. Przede wszystkim Deklaracja Międzynarodowych Zasad Katalogowania, czyli ICP, o tym mówiłem, FRBR i jego odmiany oraz ISBD, który, tak jak powiedziałem, był równolegle rozwijany do ACR2. Więc to są te cztery filary, na których oparto założenia RDA. Gdybyśmy spojrzeli na, do zapisów w tej Międzynarodowej Deklaracji Katalogowania, to to są wybrane punkty i myślę, że świadomość tych zapisów oraz świadomość tego, że RDA powstało na bazie ICP, pokażę później Państwu na przykładach, jak wygląda realizacja tych zaleceń. Chodzi o to, że ICP, ta Międzynarodowa Zasada, Deklaracja Zasad Katalogowania mówi, że i ona mówi, jakie cele i funkcje powinny być brane pod uwagę, jeśli chodzi o katalog biblioteczny oraz zasady tworzenie zasad katalogowania. Przede wszystkim wygoda użytkownika. To jest pierwszy punkt w tym rozdziale, tak? Czyli decyzje dotyczące tworzenia opisów powinny być podejmowane z myślą o użytkowniku i to będzie miało szerokie konsekwencje, jeśli chodzi o RDA, tak? Czyli żeby stworzyć tak zasady katalogowania, żeby te opisy były maksymalnie informacyjne dla użytkownika. Powszechne użycie, czyli słownictwo stosowane w opisach powinno być zgodne ze słownictwem używanym przez większość użytkowników. No i ekonomia, czyli w przypadku tutaj, chodzi tutaj o sposób, sam sposób konstruowania opisów, czyli najprostsze rozwiązania są preferowane. Więc to są te podstawowe założenia ICP odnoszące się do tego, jak powinno tworzyć się zasady katalogowania i zobaczycie Państwo później na przykładach, że to ma swoje odzwierciedlenie w RDA. ICP też mówi, jakie powinny być cele i funkcje katalogu, na co powinien pozwalać katalog. To samo mówi FRBR i chodzi o to, żeby móc znaleźć, odróżnić dwa dokumenty od siebie na podstawie ich opisów, mieć możliwość wyboru i pozyskania dokumentu, czyli informacji o tym, w jaki sposób mogę skorzystać z dokumentu bądź nabyć prawa dostępu do tego dokumentu. Więc niby sytuacja jest dosyć prosta, natomiast tutaj zwerbalizowano te podstawowe funkcje i wokół tych funkcji również będą budowane zasady sporządzania opisów w RDA. Kolejny punkt to FRBR. Tak, czyli ta pierwsza podstawa teoretyczna ICP, kolejny punkt to FRBR. Bez znajomości FRBR RDA wyda nam się co najmniej dziwne. FRBR, tak Państwo prawdopodobnie wiecie, jest to model na dużym stopniu abstrakcji, który opisuje to uniwersum bibliograficzne. W tym modelu wyróżnia się trzy grupy. W pierwszej grupie są to wytwory intelektualne, dzieło, realizacja, materializacja oraz egzemplarz. Grupa druga to podmiot odpowiedzialny za wkład intelektualny, czyli mamy osobę bądź ciało zbiorowe. I grupa trzecia to tematyka dokumentu, tak? Czyli tematem dokumentu może być pojęcie, rzecz, wydarzenie, miejsce i tak dalej. Więc to są, tak wygląda model uniwersum bibliograficznego. Na przykładach, tak? Mamy dzieło. Jest to odrębny lub odrębny artystyczny bądź intelektualny wytwór na poziomie abstrakcyjnym, tak? Dzieło w głowie, pomyślane przez twórcę. Tak? Jak opisać taki element? Więc mamy przykład Harry Potter i Kamień Filozoficzny. OK. Pomyślane przez autorkę. Następnie mamy realizację tego dzieła, czyli de facto wykonanie. Wykonanie dzieła, tak? Definicję Państwo widzicie, intelektualna lub artystyczna realizacja dzieła w postaci zapisu alfanumerycznego i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie abstrakcyjnym, tak? Czyli mamy na przykład, no, przykładem później, na poziomie abstrakcyjnym. I tutaj jest duża fala krytyki wobec FRBR, rozróżnienie właśnie dzieło, realizacja i kolejne elementy. Jeśli to jest wykonanie, to dlaczego to jest uważane za twór abstrakcyjny, tak? Jeśli ja wyrecytuję, no to nie jest twór abstrakcyjny, tak? Ktoś to może zapisać, sfotografować mnie i tak dalej, wówczas tworzy się dokument. Natomiast samo wykonanie dzieła to jest to, o co chodzi w realizacji. Więc mamy na przykład realizację autorską tego Harry'ego Pottera bądź tłumaczenie na język polski przez Kowalskiego. Kolejny element to materializacja i to jest już pierwszy fizyczny element w tym układzie.
Czyli możemy to utożsamiać po prostu z wydaniem. Tak, mamy tutaj angielskie wydanie książkowe tego Harry'ego Pottera, bądź materializacja tego tłumaczenia przez Kowalskiego w postaci polskiego wydania z 2007 roku, czyli mamy, możemy utożsamiać to z pewnym nakładem, upublicznienie, upowszechnienie dokumentu. No i kolejny element to egzemplarz, czyli ten pojedynczy dokument, który trzymam w ręku, dokument, który ma sygnaturę w bibliotece, bądź dokument, który jest w mojej prywatnej biblioteczce. Czyli mamy tutaj rosnący poziom konkretności, tak? Bądź malejący abstrakcji. Dzieło, realizacja, czyli dzieło, jego wykonanie, następnie materializacja, czyli upublicznienie, upowszechnienie i w końcu egzemplarz. Więc pytanie, co my katalogujemy? Co kataloguje osoba w bibliotece? Jak który z tych elementów? De facto mam egzemplarz, tak, który kataloguję. Natomiast rozciągam własności tego egzemplarza na pozostałe elementy. Bo teraz każdy z tych elementów ma swoje tak immanentne cechy. Tytuł dzieła, twórca dzieła, data związana z dziełem, to samo z realizacją, tak? Ale na przykład już materializacja będzie miała cechy takie jak wydawca, miejsce wydania, tak? Opis fizyczny, czy tam objętość, a egzemplarz, cechy charakterystyczne egzemplarza to właśnie będzie sygnatura, sposób dostępu, ewentualnie jakieś proweniencje. Więc bibliotekarz kataloguje, trzymając w ręku egzemplarz, natomiast rozciąga cechy tego egzemplarza na te poszczególne elementy z modelu FRBR. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o diagram. Mamy tutaj w środku elementy grupy pierwszej, tak, dzieło, realizacja, materializacja, następnie elementy grupy drugiej po prawej stronie, osoby, czyli jednostki odpowiedzialne za wkład intelektualny i w końcu grupa trzecia, tematyka dokumentu. I teraz tak, możemy tutaj kombinować, to znaczy tematem dokumentu może być pojęcie, obiekt, wydarzenie, miejsce, ok. Tematem dokumentu może być osoba, rodzina, ciało zbiorowe, sprawa jest jasna. Tematem dokumentu może być inne dzieło, może być realizacja, może być egzemplarz, tak? Czyli możemy spotkać dokument, który jest poświęcony jakiemuś konkretnemu egzemplarzowi książki. Więc to ma to swoje logiczne uzasadnienie i wprowadza pewien porządek, natomiast niepokój może budzić sposób definiowania dzieła, realizacji, materializacji, który czasami wydaje się być dosyć mglisty, szczególnie jeśli chodzi o realizację, czyli to wykonanie dzieła. No i właśnie. I pojawia się kolejny problem. Mamy dwa modele, tak? Mamy FRBR, mamy ICP, które niekoniecznie jest modelem, ale mówi, jakie podstawowe funkcje i cele katalogu powinny być. No i mamy kolejny problem, mianowicie problem natury terminologicznej. Gdybyście Państwo spojrzeli do wydania skonsolidowanego ISBD w indeksie alfabetycznym i szukali definicji dokument, to tam nie ma takiej definicji. Jest odsyłacz dokument, zobacz zasób. No i teraz tak, mamy sytuację, w której i w ISBD, i w ICP, i w RDA również nie posługuje się terminem dokument, czyli czymś, do czego jesteśmy dosyć przywiązani w bibliotekach. Mamy natomiast termin, który nazywa się resource, natomiast nas nie interesują wszystkie resursy, nas interesują poszczególne typy zasobów, a dokładnie zasoby informacyjne, jeśli już mamy iść tą drogą. Tak? Nas nie interesują zasoby trzody chlewnej, zasoby osobowe i tak dalej, nas interesują zasoby informacyjne. Natomiast to, co się dzieje na płaszczyźnie terminologicznej, może budzić pewien niepokój, ponieważ no, my się, tak jak powiedziałem, nas interesują dokumenty, które zostały nazwane zasobami jeszcze nie do końca informacyjnymi. W związku z tym ja nie jestem wielkim zwolennikiem terminu zasób, a nawet zasób informacyjny, ponieważ ten on ma małą siłę różnicującą, tak? Możemy zasób użyć do wielu rzeczy, jeśli będziemy opisywali za pomocą tego terminu. Natomiast dokument ma pewne ograniczone pole semantyczne, tak? Przy czym dokument znowu tutaj pewne ma konotacje z fizycznym, z pewną fizycznością, tak, nośnika, co w przypadku dokumentów zasobów sieciowych czy dokumentów sieciowych niekoniecznie musi być równoznaczne. W związku z tym no jest problem teraz natury terminologicznej, tak, co robimy, jeśli chodzi o
o naszą polską terminologię. My w Bibliotece Narodowej przetłumaczyliśmy skonsolidowane wydanie ISBD, no i był problem, co mamy robić, jeśli chodzi o terminologię, bo jeśli to miało być tłumaczenie oficjalne uznane przez IFLA, to powinniśmy stosować terminologię, która jest w ISBD, czyli stosować termin zasób, który, widzicie, spróbujcie Państwo odnieść teraz, znaleźć polskie odpowiedniki, tak, monographic resources, zasoby zwarte, tak, mamy dokumenty, wydawnictwa zwarte, to by było po naszemu, tak, natomiast tutaj jest problem, tak. Integrating resources, no to zasoby aktualizowane, tak, możemy w ten sposób, printed resources, drukowane. Zasoby kartograficzne, ok, natomiast ostatni termin, do czego odnosi się? Stare druki, tak, no to teraz spróbujmy znaleźć polski odpowiednik tak, żeby to było po polsku. Ostatni, tak, jeśli byśmy chcieli używać, tak, tylko co z tym terminem zasób? Czy mamy iść naszą drogą, ugruntowaną terminologią, kiedy każdy wie, co to znaczy stary, tak, czy w ogóle przywoływać to w tej chwili? Starożytny zasób, proszę, starodawny zasób, tak? Więc widzicie Państwo, gdyby problemy natury terminologicznej, tak? My posługujemy się ugruntowaną terminologią w Polsce. Wszyscy wiemy, co to znaczy dokument, co to znaczy książka, co to znaczy, czym się różni czasopismo, wydawnictwa ciągłego i tak dalej. Nie więcej, przynajmniej. Natomiast kiedy teraz nam każą używać terminu, zapomnijcie o dokumencie, używajcie terminu resources. Dlaczego? Dlatego, że w sieci mamy zasoby informacyjne, tak? Gdybyście Państwo spojrzeli na standardy metadanych Dublin Core, nie szukajmy daleko, tak? Tam mamy resources. Więc to jest jak gdyby dostosowywanie się do sytuacji i próba objęcia zakresem stosowania jak największej grupy czy też typów dokumentów. Więc w przypadku tłumaczenia ISBD mieliśmy olbrzymi problem i tak. Czy zostać przy naszej terminologii polskiej ugruntowanej, czy jednak, skoro to ma być oficjalne tłumaczenie zaakceptowane przez IFLA, to wywracać tą terminologię i jednak na siłę stosować. No tak, tylko to są słowa, dobrze, ale to są tylko słowa. Jeśli rozumiemy znaczenie, prawda, tych słów, to nie ma znaczenia w tej chwili, jakie formy językowe one przyjmą. Do dyskusji, dobra. Okej, okay, no i pojawiło się w końcu po tych pracach i uwzględnieniu ISBD, przepraszam, ewolucja ACR2, ICP oraz FRBR-u, opublikowano w końcu w 2010 roku w wersji papierowej, tradycyjnej RDA, które liczyło 944 strony. I od razu pierwszy problem, tak? Kto to będzie czytał? Ale dobrze, no, ale ACR2 miało niewiele mniej, bo 700 stron. Tak, przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest coś, czego my nie doświadczyliśmy jeszcze, ponieważ my w Polsce nie posiadamy skonsolidowanych zasad katalogowania, tak? Mamy naszą normę arkuszową 0.11.52 dla poszczególnych typów dokumentów, natomiast nie mamy czegoś takiego, co ma John. Czyli takie skonsolidowane zasady katalogowania, jeden podręcznik do wszystkich typów dokumentów. Więc od razu pojawiły się problemy, kto to będzie czytał i tak dalej. Natomiast gdybyśmy spojrzeli do środka, to okazało się, że tutaj macie Państwo 37 rozdziałów w 10 sekcjach, natomiast nie chodzi o to, ile tego jest, tylko chodzi o to, w jaki sposób to uporządkowano. I teraz tak, po lewej stronie widzicie Państwo, jak wygląda spis treści ACR2. Mamy tak, część wprowadzająca, ogólne zasady sporządzania dokumentów i potem mamy poszczególne typy dokumentów, książki, czasopisma, mapy, a w ramach tych typów dokumentów mamy rozdziały poświęcone w układzie strefowym, tak, strefa oznaczenia odpowiedzialności, strefa wydania, specjalna, adresu wydawniczego, tak, to jest uporządkowane w naszej normie. Czyli układ strefowy znany nam z ISBD, ale dla poszczególnych typów dokumentów. Dalej, druga część ACR2 to wybór haseł opisu bibliograficznego. Czyli tutaj to jest właśnie ten charakter skonsolidowanych zasad, czyli z jednej strony opis, z drugiej strony punkty dostępu, czy też hasła opisu bibliograficznego. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda uproszczony spis treści RDA. Mamy tak, jak się opisuje dzieło,
jak się opisuje realizację, cechy, tak? Następnie cechy materializacji egzemplarza, możliwe relacje pomiędzy tymi elementami i w końcu hasła z grupy pierwszej, drugiej i trzeciej, tak? Czyli osobowe i nawet RDA chciałoby zamieścić metodykę sporządzania opisów rzeczowych, co wydaje się być, no nie powiem, a wykonalne, ale dosyć skomplikowane, ponieważ jeśli stosujemy w bibliotekach różne języki informacyjno-wyszukiwawcze, tak? Jak teraz napisać zasady katalogowania rzeczowego, tak żeby nie wchodzić w pragmatykę konkretnych języków informacyjno-wyszukiwawczych. Więc z tego punktu widzenia RDA wywraca trochę świat bibliotekarski, bo każe nam katalogować według FRBR, tak? Masz dokument, ale patrz na niego z punktu widzenia FRBR. Jakie dzieło jest w tym dokumencie, tak? W jaki sposób wykonane i teraz w końcu jak wygląda to wydanie, które opisujesz, a być może konkretny egzemplarz, który masz w ręku. Okej, teraz tak, podstawowe zmiany. John będzie mówił, już opierał się na szczegółach, ja tylko podstawowe zmiany w RDA. Przede wszystkim nie mamy trzech stopni szczegółowości opisu bibliograficznego, tylko mamy elementy podstawowe i elementy fakultatywne. Tak, mamy elementy podstawowe core elements i mamy elementy o statusie core if, czyli wymagane, jeśli zachodzą pewne przesłanki. To są elementy podstawowe, które zapewniają jak gdyby możliwość rozróżnienia dwóch dokumentów zasobów informacyjnych od siebie, tak? Czyli tytuł, strefa serii, tytuł właściwy, oznaczenie odpowiedzialności, ale tylko pierwsze, oznaczenie wydania, adres wydawniczy. O, i tutaj Państwo widzicie, data copyright ma status core if, czyli jest obowiązkowa, jeśli nie można stwierdzić daty wydania. Albo nazwa dystrybucji, produkcji, dystrybutora jest podstawowa, wymagana, jeśli nie można stwierdzić nazwy wydawcy. Więc tak to działa w ten sposób. Elementy podstawowe i fakultatywne oraz elementy o statusie core if. Jeśli chodzi o treść RDA, to mamy uporządkowane to w takiej kolejności, czyli element, na przykład oznaczenie odpowiedzialności, następnie co to znaczy, oznaczenie odpowiedzialności, charakterystyka, raczej takie wyjaśnienie niż definicja. W końcu źródła przyjmowania danych, następnie w jaki sposób zapisujemy, przykłady oraz wyjątki czy też przypadki szczególne i uwagi. To jest istotne tutaj w tym przypadku, kiedy opisujemy daną cechę dokumentu, oznaczenie odpowiedzialności, tytuł właściwy, oznaczenie wydania, od razu mamy w jednym miejscu informacje o tym, skąd przejmować źródła, jak zapisywać i od razu mamy informacje, jakie uwagi możemy zastosować do tego typu, czyli do tego typu dokumentu, do tego typu elementu. Tak, do tej pory u nas mieliśmy trochę inaczej, u nas to jest tak, że mieliśmy w układzie strefowym normę i w końcu dochodziliśmy do strefy uwag i tam było wyszczególnione, jakie typy uwag możemy zawrzeć, tak, czyli musieliśmy jednak szukać. Tutaj mamy także, w jaki sposób opisać oznaczenie odpowiedzialności, czy też tytuł właściwy i od razu w tym samym miejscu mam informację, jakie uwagi mogę zastosować do tego typu metadanych. Pokażę to później na przykładzie, tutaj tylko dla ilustracji, tak. Reguła, która mówi, reguła 282, miejsce wydania, 2821, charakterystyka, następnie skąd przejmować informacje na temat miejsca wydania, w jaki sposób zapisywać to miejsce wydania, kilka przykładów i w końcu informacja o tym, jakie uwagi mogą dotyczyć miejsca wydania. Co istotne, tutaj tak jak AACR2, tak RDA operuje identyfikatorami zasad, czyli numeracją dokładnie zasad, tak? Tutaj jaka reguła mówi, jak opisywać oznaczenie odpowiedzialności? Zajrzy do ACR2, reguła numer 285, tak? To jest istotne, żeby łatwiej poruszać się po tych 900 stronach. Kilka takich tendencji, jeśli chodzi o zmiany, tak? John będzie mówił, pokażę przykłady do tego. Zniesienie zasady trzech. Do tej pory, bo w przypadku oznaczenia odpowiedzialności, tak, kiedy mieliśmy więcej niż trzy oznaczenia odpowiedzialności, przejmowaliśmy pierwsze, czy też wyróżnione typograficznie i już. I daliśmy skrót et al. Bądź in. Tutaj nie ma takiej zasady, znaczy możemy przejąć wszystkie oznaczenia odpowiedzialności w zależności od tego podejścia catalog judgment,
czyli od decyzji osoby sporządzającej opis, ale możemy również przejąć pierwszego, nazwę osobową pierwszej osoby, pierwsze oznaczenie odpowiedzialności po naszemu i w nawiasie kwadratowym napisać i sześciu pozostałych, tak żeby użytkownik wiedział, kto tam miał wkład intelektualny, ile osób miało wkład intelektualny, ale to będzie widoczne na przykładach Johna. Mniej więcej, zbierz to, co widzisz, czyli przejmowanie błędnych zapisów, ale dodawanie odpowiednich pól, na przykład w formacie MAC21, tytułów ujednoliconych i tak dalej, takich standaryzowanych punktów dostępu ujednoliconych, czyli przejmowanie między innymi błędnych form. Rezygnacja z dużej części skrótów, rezygnacja z dużej, nie z wszystkich, z dużej części skrótów, wygoda użytkownika, tak ICP mówi. Czyli nie będziemy mieli et al, bm, bw, czyli brak miejsca wydania, brak wydawcy. Plain English. Brak miejsca wydania. Znaczy dla przetwarzania danych to nie jest chyba tak istotne. Ważne jest, żeby użytkownik zrozumiał, co to znaczy. W tym konkretnym przypadku. Proszę. Zobaczycie Państwo na przykładach też rozwinięcie opisu fizycznego. 325 stron, część kolorowa. Tak? Catalogers judgment, czyli tutaj jest duża liczba zapisów, która mówi, że od decyzji osoby sporządzającej opis zależy pewne rozwiązanie. Może zrobić to, tak, albo inaczej. Pragmatyzm, tak? No nie wiem, bo co chcą bibliotekarze? Czy bibliotekarze chcą bardzo algorytmiczne podejście, czyli mam dokument, muszę zrobić te, a nie inne kroki, to spowoduje opracowanie opisu bibliograficznego. Czy raczej bibliotekarze chcą mieć większą swobodę i decydować o tym, jakie informacje mogą wyrażać o dokumencie, który opisują, jakie są potrzeby ich użytkowników. No i elastyczność. Elastyczność polega na tym, że również RDA może stanowić podstawę do sporządzania, do adaptacji, do dostosowywania do polityki katalogowania na poziomie krajowym, na poziomie konkretnego typu dokumentów. Czyli to z RDA możemy wybrać i tak się działo w przypadku Biblioteki Kongresu. Biblioteka Kongresu opracowała swoją politykę katalogowania z użyciem RDA, czyli wybrała te elementy z RDA, które uznali za istotne do sporządzenia opisu bibliograficznego dokumentu. No i okej, dochodzimy teraz do RDA Toolkit. Tak, powiedziałem Państwu, że RDA wydano w formie papierowej, natomiast de facto wykorzystanie RDA to korzystanie z RDA Toolkit, z tego serwisu hipertekstowego, który Państwo widzicie, hipertekstowego poradnika katalogowania w RDA. To jest domyślnie użycie RDA w praktyce. Ze względu na objętość, ale to również ze względu na specyficzną formę, specyficzną organizację treści. I teraz tak, co mamy w RDA Toolkit? Tak? Mamy oczywiście pełną treść RDA, pełną treść zasad katalogowania RDA. W tym układzie, który Państwu mówiłem, zobaczmy sobie opis materializacji egzemplarza, zobaczmy sobie tytuł, tak, to jest zapis dla tytułu. 2, 3, tytuł jest elementem podstawowym, ale tylko tytuł właściwy jest elementem podstawowym. Inne formy tytułu są opcjonalne, czyli równoległy tytuł jest tutaj elementem opcjonalnym. No i tak jak powiedziałem, mamy charakterystykę, co to znaczy tytuł dokumentu według RDA. Mamy źródła przejmowania danych dla tytułu właściwego, dla tytułów równoległych. I mamy przykłady, faksymile tu są, zapis tytułu właściwego, przykłady i dodatkowe informacje, które możemy uwzględnić w przypadku tytułu właściwego. Dalej, możemy sobie wybrać sposób prezentacji zasad katalogowania RDA w zależności od poziomu szczegółowości opisu, który sporządzamy, tak?
Możemy sobie wybrać, żeby pokazywał nam informacje dotyczące tytułu, ale tylko te, które są podstawowe, tak? Czyli filtrujemy tutaj zasady katalogowania RDA, zaznaczając, że interesują nas tylko te elementy wymagane. Możemy sobie zaznaczyć, schować przykłady i tak dalej. W każdym razie mamy możliwość tutaj, mamy możliwość ingerencji w to, w jaki sposób będziemy to widzieli. Teraz tak, to jest oparte na bardzo gęstej sieci hiperłączy. W związku z tym, jeśli tutaj mam informację źródła przejmowania danych dla tytułu właściwego, klikam na tę regułę i zostanę przeniesiony do zapisów właśnie, skąd czerpać informacje dla tytułu właściwego. Możemy oczywiście poszukać jeszcze tutaj w oknie, natomiast z tego, co zaobserwowałem, to RDA Toolkit jest mocno krytykowany za to, że za małą intuicyjność i za trudności w namierzeniu tych zapisów, o które chodzi bibliotekarzowi, tak? Bo jeśli wpiszemy sobie tutaj tytuł właściwy, tak, to RDA Toolkit pokaże nam po pierwsze, gdzie znalazł, która reguła mówi coś o tytule właściwym i w końcu, jaki to ma status, czy to jest element podstawowy, czy fakultatywny. Możemy sobie robić notatki w RDA Toolkit, tak, czy też zakładki. Mogę sobie zrobić zakładkę dla tytułu, właściwie wcześniejszego tytułu, tak? Zaznaczam miejsce, wpisuję treść zakładki. Uwagi i już, tak? I mam zakładkę dodaną to jest profilowane, tak? Mamy tutaj profile użytkowników, dostęp instytucjonalny, więc każdy bibliotekarz, osoba, która korzysta z RDA Toolkit, może mieć swoje indywidualne konto, w związku z tym ten system zakładek, czy też notatek będzie tutaj widoczny tylko dla danej osoby. Więc mamy pełny tekst RDA. Mamy również narzędzia, czyli mamy tutaj przykład schematy przejścia, tak? Czyli mapowanie z RDA do Marka. I w drugą stronę również. Zarówno dla rekordu bibliograficznego, jak i dla rekordu wzorcowego. RDA tutaj. I typowy układ elementów, tak? Tytuł właściwy, równoległy tytuł będzie zapisywany w polu 245, pod pole B i klikając na ten link przeniesiemy się po prostu do zapisów dotyczących tytułu równoległego. Więc mamy tutaj mapowanie w dwie strony, z RDA do Marka i w drugą stronę również, tak jak powiedziałem. Mamy również, to jest schemat RDA, czyli wykaz elementów podstawowych i fakultatywnych. Mamy również coś, co się nazywa workflows i de facto tutaj znajdziemy, możemy sobie stworzyć workflow, to jest jak gdyby taki wyciąg z RDA, czyli na przykład jeśli chcę opracować instrukcję katalogowania dokumentów kartograficznych, tak, to mogę wyciągnąć, stworzyć sobie taki schemat na bazie RDA Toolkit i zapisać go w moim profilu. Będę miał już gotową instrukcję, jak katalogować mapy wykorzystujące RDA. I tutaj mogą być tego typu instrukcje współdzielone, tak, globalnie z wszystkimi użytkownikami RDA Toolkit bądź w dostępie ograniczonym. Przykład. Przykład z Biblioteki Kongresu, jak w prosty sposób opisać książkę, tak? Mamy tutaj krok po kroku, jak należy postępować, żeby opisać książkę, czyli takie algorytmiczne postępowanie, tak? Najpierw zobacz, przejmij tytuł właściwy, gdzie i tak dalej, tak? Czyli krótkie wprowadzenie do tego, co należy uwzględniać i następnie już nie pełny tekst reguł, tylko link do tej reguły dotyczącej tytułu właściwego, ale tutaj mamy już takie algorytmiczne podejście, nie patrzenie na ten świat z punktu widzenia FRBR i co ja kataloguję, tak, dzieło czy realizację, tylko już bardziej takie pragmatyczne podejście. I tutaj mamy dla różnych typów dokumentów tego typu
instrukcji. Możemy również sobie stworzyć schemat mapowania, tak? Jeśli chcę sobie zrobić mapowanie z RDA do 15-elementowego Dublin Core'a, mogę to zrobić. Jeśli używam innego formatu metadanych, którego nie ma tutaj, mogę sam sobie zrobić taki schemat przejścia, który Państwo widzieliście z RDA do Marka 21. I tutaj mamy kilka takich, a na razie testowe to są schematy przejścia. No i w końcu mamy również pełny tekst AACR2. I mamy również politykę katalogowania Biblioteki Kongresu z wykorzystaniem RDA, czyli ten dokument, który jest, wyznacza sposób katalogowania dokumentów w Bibliotece Kongresu i jeszcze w ramach tego programu for Cooperative Cataloging. Więc tak wygląda jak gdyby zawartość RDA Toolkit, który w domyśle jest przeznaczony do użytkowania RDA. Nie wersja papierowa, ta wersja hipertekstowa z tą całą masą odsyłaczy. Tak jak powiedziałem, duża fala krytyki spadła na RDA Toolkit ze względu na problemy z wyszukiwaniem tych informacji, które były poszukiwane przez bibliotekarzy. Natomiast no, cały czas trwają prace nad poprawą jego funkcjonalności i już. Dostęp oczywiście jest płatny. Wykupuje się licencje instytucjonalne bądź indywidualne, zależnie od tego, ile ma być równoczesnych dostępów do RDA Toolkit, czy dostęp zdalny, czy też tylko w ramach sieci, to wszystko zależy od sposobu, czy też konfiguracji subskrypcji i wiąże się z innymi stawkami, jeśli chodzi o wykupienie dostępu do RDA Toolkit. Teraz tak, załóżmy, że przyjmiemy decyzję, chcemy wdrożyć RDA w naszej bibliotece, w naszym kraju, w naszej sieci bibliotek. W dokumentacji RDA przewiduje się trzy rozwiązania, trzy scenariusze wdrożeniowe. One są bardzo mocno uzależnione od systemów bibliotecznych, w których pracujemy. Najbardziej preferowanym sposobem wdrożenia jest ten pierwszy scenariusz, czyli de facto tworzenie osobnych rekordów dla dzieła, realizacji, materializacji, osobnych rekordów dla haseł wzorcowych i łączenie tego w ramach pewnej struktury obiektowej, czy też relacyjnej. I to jest jak gdyby zalecany sposób, jeśli chodzi już o podejście z punktu widzenia systemu bibliotecznego. Tak? Pytanie, na co pozwala nam system biblioteczny? Czy pozwala nam na osobne tworzenie rekordów dla tych elementów, czy też nie? Jak obsługuje kartotekę haseł wzorcowych? Drugi sposób to jest po prostu wykorzystanie KHW, tak, czyli łączenie, wykorzystanie i pełna implementacja kartoteki haseł wzorcowych w systemie bibliotecznym używanie identyfikatorów dla tych haseł wzorcowych w rekordach bibliograficznych. I trzeci, najmniej zalecany sposób to po prostu zwykła płaska struktura, tak, mamy bazę bibliograficzną, mamy kartoteki haseł wzorcowych, ale one są osobno i tyle, tak. Po prostu przejmujemy formy, a nie wiąże się, nie ma za tym żadnych konsekwencji logicznych z punktu widzenia przetwarzania informacji. Więc mniej więcej tak wygląda sytuacja z RDA. Tak jak powiedziałem, John pokaże Państwu kilka przykładów, więc myślę, one zilustrują te zmiany, które zaszły. Inny sposób myślenia na temat o tym, co opisujemy, inny sposób patrzenia, dostrzeganie raczej relacji, związków pomiędzy dokumentami, osobami i dokumentami, osobami między, jako współtwórcami dokumentów. Natomiast takie bardziej relacyjne podejście do tego uniwersum bibliograficznego, jeśli mogę użyć tej nazwy. No, tak jak Państwu powiedziałem, Biblioteka Kongresu od końca marca przyjęła RDA, natomiast w Europie sytuacja wygląda trochę inaczej. W Europie zawiązano taką grupę, która nazywa się EURIG i jest to grupa, która zrzesza przedstawicieli bibliotek narodowych bądź instytucji związanych z rejestracją bibliograficzną, które są zainteresowane RDA, co nie znaczy, że chcą adoptować RDA w kraju. 30 instytucji są reprezentowanych w EURIG-u, między innymi Biblioteka Narodowa, ja reprezentuję Bibliotekę Narodową oraz NUKAT, który reprezentuje pan Leszek Śnieżko. Adres z tej strony
Widzicie Państwo. I w ramach Euligu spotykamy się raz w roku. Pierwszy raz, takie pierwsze oficjalne spotkanie było w 2011 roku we Frankfurcie i przyjęto takie ogólne cele współpracy i formę współpracy i zasady pracy nad RDA, jeśli chodzi o ten punkt widzenia europejski. Czyli tutaj przyjęliśmy założenie, że będziemy pracowali w grupach, małych grupach roboczych, dedykowanych poszczególnym zagadnieniom związanym z RDA. Tak, podstawowe cele Państwo widzicie, promowanie wspólnych interesów zawodowych, aktualnych i potencjalnych użytkowników RDA, bo uczestnictwo w EUIG-u wcale nie oznacza, że my chcemy RDA u siebie. Oznacza tylko to, że dostrzegamy zmiany i zastanawiamy się, jakie konsekwencje mogą mieć te zmiany dla naszych zasad katalogowania. Wspieranie współpracy, upowszechnianie informacji o RDA w Europie, więc to są takie bardzo ogólne cele, natomiast de facto praca w ramach EURIG-u jest poświęcona konkretnym, bardzo szczegółowym zagadnieniom w RDA. Do tej pory były trzy spotkania, tak jak Państwo widzieliście w 2011 roku we Frankfurcie to było bardzo takie wprowadzające spotkanie, ale w styczniu 2012 roku w Paryżu już było zebranie robocze, czyli po prostu przez 9 godzin zastanawialiśmy się, czym się różni tytuł realizacji od tytułu dzieła, czy data ma jakieś konsekwencje dla realizacji i dla dzieła i czy w ogóle jest się nad czym zastanawiać, jeśli chodzi o jakość i o konsekwencje dla użytkowników, tak, możliwości później przełożenia tego na opis bibliograficzny. Bo RDA, nie mówiłem to o tym, ale RDA spadła duża fala krytyki, szczególnie jeśli chodzi o język. Jednym z atutów RDA miało być stosowanie plain English, czyli bardzo proste i klarowne opisywanie zasad katalogowania, a de facto ciężko było czasami zrozumieć, jaka myśl przyświecała twórcom w danym przykładzie. I to też dotyczyło słowniczka, który był zamieszczony na końcu. W ramach Biblioteki Narodowej przygotowujemy taki słownik, który nazywa się sternik, tak? Z terminologii z istniejących norm i standardów pokazujemy różne definicje. No i mi przypadło przetłumaczenie kilku definicji z RDA i po prostu czasami człowiek się zastanawiał, czy jest sens zamieszczać ten zapis, ponieważ on nic nie wnosił i był napisany jeszcze w sposób bardzo chaotyczny. Więc między innymi tego typu kwestie, krytyka RDA ma miejsce podczas spotkań członków EURIG-u. W tym roku będzie jeszcze spotkanie we wrześniu w Sztokholmie. I te prace, które realizujemy w ramach RDA, w ramach EURIG-u, to tak jak powiedziałem, przyglądanie się RDA z punktu widzenia naszych zasad katalogowania krajowych, które mamy, konsekwencje wprowadzenia RDA, jasność i precyzja tych zasad i zgodność z tymi standardami, czyli z FRBR i ISBD, czy też ICP. Efektem krytyki członków EURIG-u, krytyki RDA, jest wystosowanie trzech takich oficjalnych stanowisk do komitetu sterującego RDA z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego tego typu zapisy się znalazły, bądź z propozycją zmian w RDA, które naszym zdaniem wydają się być uzasadnione. I trzy takie oficjalne dokumenty zostały wystosowane i do części z nich już są odpowiedzi z komitetu sterującego RDA. Teraz z punktu widzenia Biblioteki Narodowej planujemy podczas następnego spotkania nawiązać taką grupę roboczą państw, przedstawicieli państw, czy też instytucji z państw, które są w podobnej sytuacji jak my, tak? Co zrobić dalej? W jaki sposób wziąć się za tłumaczenie? Czy tłumaczyć całość, czy wybrać może tylko części? W jaki sposób przeprowadzać testy? Mówię o tłumaczeniu na potrzeby testów, tak? Więc próbujemy nawiązać współpracę z takimi państwami jak Finlandia, Czechy i zastanowić się, oni są w podobnej sytuacji jak my, jeśli chodzi o zasady katalogowania. Bo drogi są dwie. Albo idziemy ścieżką ISBD, albo idziemy ścieżką RDA. Zostać w miejscu nie możemy. Te nasze normy wymagają aktualizacji. Nie mamy skonsolidowanych zasad katalogowania, o czym mówiłem, tak? Przygotowaliśmy tłumaczenie skonsolidowanych zasad katalogowania ISBD, natomiast
ono nie jest dla nas satysfakcjonujące, jeśli chodzi o terminologię na przykład. Jeśli chodzi o stanowisko Europy. W 2011 roku podczas tego pierwszego spotkania każdy miał się przedstawić i powiedzieć, co instytucja, którą reprezentuje, myśli na temat RDA. I dwa entuzjaści, to Niemcy, Anglia, Hiszpania, Holandia, Austria i Francja, pozostali umiarkowany sceptycyzm, tak? Ale zainteresowani. My jesteśmy bardzo, jeśli chodzi o Bibliotekę Narodową, właśnie takie stanowisko. Zainteresowani, ale sceptyczni. Sceptyczni dlatego, że, z różnych powodów. Dlatego, że nie do końca jesteśmy przekonani, czy właśnie taki punkt widzenia FRBR na potrzeby zasad katalogowania, czyli pragmatyki opracowania dokumentów jest tutaj zasadny, potrzebny. No i jeszcze dużo zmian w zasadach katalogowania de facto nie ma, jeśli chodzi o nasze pomijając skróty, tak, to Państwo widzieliście, to zniesienie zasady trzech i tak dalej. Więcej problemów będzie w przypadku doboru haseł opisu bibliograficznego. W 2015 roku Niemcy zadeklarowali, Biblioteka Narodowa Niemiec zadeklarowała, że adoptują RDA. Są gotowe tłumaczenia, chińskie, francuskie, hiszpańskie, niemieckie. Niemieckie pełna treść jest dostępna na stronie Biblioteki Narodowej Niemiec. Ok, to teraz co robimy w Bibliotece Narodowej? My pracujemy od 3 miesięcy intensywnie nad RDA. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób przetestować RDA, żeby dać odpowiedź, czy to jest warte nakładu pracy, jakie konsekwencje dla bibliotekarzy to będzie miało i tak dalej. I to, co w tej chwili opracowaliśmy, to opracowaliśmy wyciąg z RDA dla opisu zwykłej, współcześnie wydanej książki. Jak będzie wyglądał opis bibliograficzny zasobu informacyjnego, bądź po prostu książki, tak, współcześnie wydany z wykorzystaniem RDA. I to jest dosyć karkołomne zadanie, ponieważ okazuje się, w RDA jest cała masa odsyłaczy, które powodują, że bibliotekarz katalogujący coraz musi przechodzić do innej sekcji, żeby odpowiednie informacje mógł mieć dostęp. No i udało nam się wybrać, zrobiliśmy wyciąg z RDA na poziomie podstawowym, tylko dla tych elementów core, dla tych elementów wymaganych. I to jest bardzo świeża sprawa, bo to skończyliśmy to, nie wiem, 3-4 dni temu. W takiej wersji hipertekstowej do testów. To nie będzie na razie udostępniane, to jest do testów, tak? Jeśli przeprowadzimy testy, zobaczymy, co bibliotekarze myślą o tym, jaki jest efekt ich prac z wykorzystaniem tego, co przygotowaliśmy i dalej będziemy podejmowali decyzję, w jakim kierunku iść, jeśli chodzi o samą RDA. Tak jak powiedziałem, ISBD skonsolidowano, mamy przetłumaczone już, nie jesteśmy usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o terminologię. Natomiast jeśli chodzi o RDA, przetłumaczyliśmy te elementy podstawowe wymagane do sporządzenia opisu książki. Mamy również, zrobiliśmy kilka przykładów dla osób, które będą testowały to. Przyjęliśmy przykłady z Biblioteki Kongresu, ale również sporządziliśmy w Marku kilka rekordów, bardzo prostych rekordów i porównać i pokazaliśmy, w jaki sposób różni się rekord markowski według naszych zasad i według RDA. John będzie mówił o tym, że jeśli chodzi o relacje RDA i Mark, to w Marku utworzono trzy nowe pola, czy też uruchomiono dla RDA trzy nowe pola, 3, 6, 7 i 8, w których zapisuje się odpowiednie informacje, czyli typ nośnika, typ medium i typ zawartości dokumentu. W związku z tym teraz jesteśmy ciekawi, co będą sądzili o tym bibliotekarze, którzy będą katalogowali i jakich zdaniem wpływ na ich pracę będzie miało wykorzystanie RDA. Ja byłem w Bibliotece Kongresu i przypatrywałem się w lutym tego roku, jak wygląda sporządzanie rekordów RDA i tak naprawdę niewiele, to nie jest tak, że to rewolucjonizuje i przewraca świat bibliotekarzy, katalogerów, tak, osoby sporządzające opis.
Jest sporo nowych rzeczy, ale jak gdyby pewna algorytmizacja, jeśli chodzi o postępowanie, tutaj została zachowana. Tak? Wszystko zależy też od tego, w jaki sposób system biblioteczny jest w stanie pomóc osobom sporządzającym opis w tej kwestii. Więc nie wiem, kiedy to będzie udostępnione publicznie. Ja moje materiały udostępnię Państwu, natomiast sygnalizuję, że w tej chwili, jeśli chodzi o Bibliotekę Narodową, zaczynamy testy, mając przygotowany materiał. Na koniec, gdzie można więcej się dowiedzieć na temat RDA? RDA Toolkit, tam znajdziecie Państwo, oprócz informacji o tym, ile trzeba za to zapłacić, znajdziecie Państwo całą masę informacji, materiałów szkoleniowych, bezpłatnych. Tak, dostęp do tłumaczeń, więc tam polecam zaglądać. Serwis Biblioteki Kongresu, tam również pełne przykłady, cała gama rekordów bibliograficznych, rekordów wzorcowych dla poszczególnych typów dokumentów. Jest dostępna również lista dyskusyjna poświęcona RDA i tam bardzo zachęcam również, ponieważ tam się wypowiadają mocno krytycznie o RDA i jest to ciekawy punkt widzenia bibliotekarzy. No i w końcu, jeśli chcielibyście Państwo samodzielnie przetestować RDA, bez zobaczyć, jak wygląda sporządzanie opisu w RDA, polecam aplikację, która nazywa się RIMF. Ta prezentacja będzie dostępna, w związku z tym linki również będą aktywne. Wygląda to w ten sposób, że możecie Państwo sobie sami stworzyć, to jest darmowa aplikacja, która pozwala na stworzenie rekordów dla dzieła, realizacji, materializacji i tak dalej, dla rekordów wzorcowych. I tutaj macie Państwo informację, to jest rekord dla realizacji, materializacji. I macie Państwo informację po lewej stronie, jakie elementy muszą być uwzględnione, podstawowe. Przykłady, to jest tutaj zawarte, która reguła mówi w RDA, jak należy opisywać miejsce wydania, na przykład 281, i dalej w jakim polu, formacie MARC21 można te informacje zawrzeć. Ok, ja bardzo Państwu dziękuję. Jeśli mają Państwo pytania, to teraz bądź w tej części drugiej, potem na końcu, tak? To zapraszam. Za wcześnie, żeby odpowiadać na to pytanie. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, na takim etapie, że chcemy się jasno i precyzyjnie dowiedzieć, czy warto. Tak? Jakie konkretne, namacalne korzyści? Czy coś się zmieni, jeśli pozostaniemy przy naszej infrastrukturze informatycznej, czy to się coś zmieni? Tak? No bo okej, skróty skrótami, użytkownik więcej zrozumie z rekordu, natomiast jakie to będzie miało konsekwencje dla biblioteki? Uważamy, że trzeba podjąć dyskusję, trzeba podjąć, bo nie możemy udawać, że się nic nie dzieje, tak? Musimy pójść w jakimś kierunku, albo pójść w kierunku ISBD. Po pierwsze, bibliotekarze muszą mieć aktualne zasady katalogowania, tak? To żeby była jasność. Te normy są już, nie będą aktualizowane. PKN wycofuje, tak? Nie ma pieniędzy na aktualizację. Więc zostaniemy w sytuacji, kiedy już będziemy bez norm. Więc potrzebujemy, musimy zrobić jakiś ruch, tak? Czy iść w stronę ISBD, czy iść w stronę RDA? Jakie konsekwencje będą tych dwóch decyzji? Natomiast w tej chwili za wcześnie jest mówić, żeby mówić o jakichkolwiek decyzjach. Okej, dziękuję Państwu.